kim jest i jak działa Duch Święty. Dla wielu ludzi, także dla chrześcijan, Duch Święty jest jakąś tajemniczą, abstrakcyjną postacią. Ale to nieprawda. Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej. Trudno nam go sobie wyobrazić, ale możemy go rozpoznać poprzez jego działanie. Duch jest dawcą życia. Czyni nas uczestnikami Bożego życia. Jest też samą miłością Bożą. Duch jest Stworzycielem. Jest Duchem Bożym, który unosił się nad wodami podczas stwarzania świata. Duch Święty jest darem od zmartwychwstałego Pana. To On odsłania przed nami tajemnicę objawienia. Jezus nazywa Ducha Parakletem. On przychodzi do nas w potrzebie i staje w naszej obronie. Duch Święty jest przedstawiany za pomocą różnych symboli. Od gołębicy po świetlisty obłok podczas przemienienia Jezusa. Ale Duch jest także żywą wodą, wiatrem, ogniem. Przypominają o tym języki ognia, które spoczęły na uczniach w dniu Pięćdziesiątnicy. Duch Święty uwalnia nas od lęku, dodaje nam siły i odwagi. Duch Święty wtargnął do wieczernika, jak uderzenie gwałtownego wiatru. Ale jest on także tchnieniem zmartwychwstałego Jezusa. Kiedy Bóg dawał człowiekowi życie, tchnął w niego. Tchnienie Jezusa daje nam nowe życie i jest początkiem misji ewangelizacyjnej w świecie. Zesłanie Ducha to ważny etap narodzin Kościoła, dlatego możemy mówić o wspólnocie Ducha. Duch działa w Kościele i nadal buduje go w jedności i różnorodności. Dar Ducha otrzymujemy w sakramentach, szczególnie w chrzcie i bierzmowaniu. A ci, którzy przyjmują Ducha, mogą doświadczyć Jego owoców. Miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i opanowania. Zadaniem Ducha jest prowadzenie nas do Boga. Jak? Przede wszystkim przez modlitwę. Duch zachęca nas do niej i sam się w nas modli. Dlatego każdego dnia warto przyzywać Ducha Świętego tymi bardzo prostymi słowami. Przyjdź, Duchu Święty.